Jesteśmy na ogromnej polanie. Spójrzcie, widzowie, jako ona jest wielka. Naprawdę, nic dookoła nie ma. I tutaj będą zlatywały bomby. I do mnie, i do Alka, bo będziemy mieli dwie podziemne bazy. Zobaczymy, która baza będzie lepsza. Czy Alka, czy moja. I która przetrwa. Także będzie co robić. Musicie oglądać do samego końca, bo na końcu szykujemy dla was coś specjalnego. Będą leciały armaty i to nie tylko hukowe. Także zaczynamy. Alek, słuchaj, twoja przestrzeń, nie traćmy czasu. Twoja przestrzeń na budowanie będzie w tym miejscu, powiedzmy. Ty tutaj budujesz, kopujesz się gdzieś ziemię, nie wiem, na zewnątrz. Jak chcesz, tak rób sobie bunkier. Ja robię w tym miejscu i zaczynamy. Ty się mutujesz, ja się mutuję. Widzowie, a my zaczniemy od łapeczki w górę, co? Dawajcie, kliknijcie łapeczkę w górę. Ja będę bardzo, bardzo szczęśliwszy. Szczęśliwy, co ty mi się, Alek, tu wtrącasz? Miałeś się zmutować, co ty robisz? Dobra, halo? Ale o łapeczce mówiłeś, musiałem dodać. No właśnie, no to cicho tam bądź. Widzowie u mnie łapeczki wciskają. A my zaczynamy, budujemy wielki, ogromny bunkier przeciw armatni, bo będzie źle. Będzie źle, jak nie przetrwa, także ja już mam pomysł, słuchajcie, mam pomysł. Damy tutaj na początek, zrobimy sobie. Pomyślcie, co chroni najbardziej. Jak bomba wlatuje, co chroni najbardziej? No, macie teraz 3 sekundy, możecie napisać komentarz, a ja wam powiem. Woda. Woda chroni najbardziej, czyli bierzemy różdżkę i zróbmy tutaj wodę. Na razie weźmiemy, zrobimy, czekajcie, co byśmy mogli zrobić? Weźmiemy klapę, tak jest, klapę zamkniemy, żeby nam się do środka nie nalało. I tutaj w tym miejscu zrobimy bunkier. O, elegancko, ta klapa nie będzie przeciekała, chyba że mamy jakąś inną. Czekajcie, sprawdzimy, klapa. Nie tak wpisałem, klapa. Nie, nie mamy żadnej innej, chyba że drzwi, jak wpiszę, może coś takiego wyskoczy. Czekajcie, tu mamy żelazną. Okej, a czy mamy taką bez dziurek? Mamy taką bez dziurek, elegancka, ta będzie ładniejsza, patrzcie. To będzie lepiej działało i lepiej zasłaniało. Dobra, i będę ją z daleka widział. Teraz rozlewamy wodę, jak najwięcej wody. Zaznaczamy sobie tutaj gdzieś pozycję pierwszą. Ta woda będzie mnie chroniła przed armatami. Nie wiem, czy to wystarczy, zobaczymy, to się okaże. Tutaj pozycję drugą, set water wpisujemy i woda się pojawia. Rozlała się elegancko, ładnie, pięknie. To będzie zabezpieczenie mojego bunkra, a mój bunkier będzie pod spodem. Tu sobie normalnie otwieramy, wchodzimy na dół i czy pod spodem jest woda? Nie ma wody. Elegancko zasuwamy, no i możemy tworzyć tutaj bunkier. Słuchajcie, ja tu tworzę bunkier, a wy przez ten czas możecie zostawić subskrybera takiego czerwonego, jak moja bluzka właśnie wam się wyświetla. Pod odcinkiem on jest czerwony, a normalnie jak go klikniecie, to kolorek się zmieni. Jeżeli nie wierzycie, to sprawdźcie i go kliknijcie, a my sobie zróbmy tutaj jakąś wielką dziurę. Czekajcie, tu zaznaczę sobie gdzieś. Cyk, 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 cyk. O, musi być naprawdę ogromna, ponieważ ja się tu muszę schronić, a u mnie musi być wszystko duże. Dobra, tutaj weźmiemy tak i tu musimy jeszcze zaznaczyć gdzieś. Set 0 wpiszmy. Okej, pojawiło się. Jest dosyć fajnie, ale możemy to jeszcze bardziej powiększyć. Czekajcie, zrobimy coś takiego. Tu wykopiemy, ale będę miał ogromny bunkier. Ej, możemy się w ogóle tak a propos do Alka dokopać. I go sprankujemy, nie wiem, damy TNT, jak będą rakietnice wybuchały, to TNT wybuchnie u niego, to będzie genialne. Czekajcie, zaraz to zrobimy. Dobra, powiększyłem, tyle będzie git, teraz to wystarczy tylko umeblować, no i jakoś zabezpieczyć przed tymi rakietami. Tu zrobimy drabinki, dobra, tu damy drabineczki superanckie, eleganckie, tutaj i jeszcze tutaj wyżej da radę, nie da rady. Dobra, tyle wystarczy, cyk, 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 dobra. I powiem wam, że mój bunkier się prezentuje na razie tak, ale zaraz zrobimy, poradzimy, żeby był ładniejszy. Damy kolory, czerwony kolorek, na przykład beton czerwony, 251-14, żeby nie zapomniał. Dobra, o, i elegancko, od razu lepiej to wygląda. Ściany damy białe na przykład, biały beton weźmiemy, tu mamy biały beton i 251, dobra. No to działamy, 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 tutaj zaznaczamy, tutaj. Alek, jak tam idzie? Halo, Alek! Baza! Dobrze, no jest ładna, jest porządna, twarda, a tu tobie jak idzie? Tak, u mnie jest genialnie, genialnie bym powiedział. Tak, idzie ci super? Lepiej być nie mogło, no, a myślisz, że twoja baza wytrwa z rakietami? Że da radę? No na pewno, no ja się tutaj bardzo staram i mam nadzieję, że tobie też się uda. No na pewno, jak żeby to mogło być, żeby się nie udało, nie? A masz jakiś tajny plan, żeby właśnie ta baza twoja przetrwała, czy nie masz? Tak, mam super tajny plan. O, to nie potem pokażesz, dobra? Dobra, nie ma problemu, nie ma problemu. To co, budujesz się ze swoją bazą? W którą stronę?
Ja? No ja tak dookoła bardziej, w sensie ani w lewo, ani w prawo, tylko tak wiesz, trochę w lewo, trochę w prawo. Dobra, trochę do góry, a co w tej bazie dajesz? No wszystko, co jest potrzebne, najważniejsze, nie? Miejsce do spania. I myślisz, że rakietnice, wszystkie armaty przetrwają po prostu, przetrwa ten twój bunkier? No tak, mam solidne ściany, mocne opancerzenie, no wydaje się, że tak, nie? A, no dobra, a ty no, jak myślisz? No ja myślę, że bez problemu, słuchaj, moja baza wytrwa każdy Armagedon. No i ale super, wiesz, że ta dobra baza, która nie wytrwa, nie, czyli na przykład twoja, to no, to będziesz mi wisiał, czekaj, o co my się zakładaliśmy? Przypomnisz mi, Alek? O Robuxy. O Robuxy nie, o diamenty. Będziesz mi musiał dać swoje diamenty, rozumiesz to? No dobra, to ci ja dam swoje diamenty wtedy. O Robuxy, ale ty jesteś mądry. Już, Alek, byleby tylko nie dać się diamentów. Byleby tylko nie dać diamentów. No bo jakieś... ja kocham diamenty, no. No to kochaj je dalej sobie. Diamenty są najlepsze. Dobra, słuchaj, Alek, zaraz kończymy, co? Zaraz, to czekaj jeszcze, nie mam kuchni nawet. Nie ma zrobione nic? Mam zrobione, ale kuchni nie mam, a kuchnię chcę mieć. A, no to działaj. To działam, się wyciszam, miłego budowania. Dobra, miłego budowania, tak jest, dokładnie. No, a więc tak, widzowie, działamy tutaj sobie elegancko, ładnie, pięknie. Powiem wam, że moja baza chyba będzie lepsza niż Alka. Wyobrażam sobie, że Alek będzie miał jakąś słabą bazę. No ale nie wiem, później pójdziemy i zobaczymy, jak on sobie poradził. Ja myślę, żeby tu jeszcze coś takiego dodać. Nie mogę, wiecie, jakoś głośno mówić. Muszę z wami normalnie tutaj jakoś mówić. Alek, halo, jesteś? Co się dzieje, co? No halo, weź ze mną pogadaj, bo tu widzowie nie chcą ze mną rozmawiać, ja ich nie słyszę i wiesz, tak dziwnie aha, się czuję. To mogę pogadać z tobą, jak potrzebujesz. No to gadaj coś, no. No to słuchaj, no ja teraz kuchnię buduję, teraz kuchnię dwie buduję. Aha, no. Dużo jedzenia sobie daję, żeby nie być głodny, w razie czego, gdyby się tutaj, wiesz, apokalipsa jakaś wydarzyła. Nie, co ty, żadna apokalipsa się nie wydarzy. No wiesz, rakiety, Armagedon poleci, no i słuchaj. Będzie problem, nie? Będzie problem. Różnie w życiu bywa, nie? Czekaj, jeszcze tu klapę sobie dać. Klapa, pyk, cyk, tutaj, żeby nic mi tutaj nie wpadło do środka. Dobra, ja też sobie muszę coś tutaj zrobić. O, bo wiesz, to będzie a są metalowe klapy, czy nie? Nie ma. Metalowe klapy? No. Nie wiem. Czekaj, potrzebuję tego. A dobra, już wiem, jak to się nazywa. Okej. Okay. To potrzebujesz, żebyś coś potrzebował, to mogę ci pomóc, jak ty chcesz. I tak byś mi nie pomógł. Jak to nie? Ja ci zawsze pomagam. Tak, chciałbym to widzieć. Dobra. No. Słuchaj, Alek, ja już chyba jestem gotowy, możemy zaczynać, co? Ty, a myślisz, że prąd będzie jak ten, jak te rakiety uderzą, bo bym sobie telewizję tutaj postawił. Nie wiem, ale powiem ci, że widzowie moi są zafascynowani tym, co zrobiłem. Tak? No to pewnie coś mega fajnego zrobiłeś, skoro tak zrobiłem mówisz. Ściany betonowe, wszystko elegancko, ładnie, pięknie porobiłem, wiesz? Tak, to potem ty zaraz mi pokażesz, dobra? Tylko sobie tutaj jeszcze postawię ten krzesełko. Dobra, ale jeszcze ja nie jestem 100% gotowy, nie? No jak to nie? I właśnie, stanowisko nie zrobiłem, ty. Jakie stanowisko? No do nagrywania, trzeba to nagrywać filmiki jeszcze. A no tak, bo jak bomba wybuchnie, no to filmiki muszą dalej się nagrywać, no nie? Właśnie, trzeba nagrywać, nie cały czas, nie ma, że boli, nie ma, dokładnie, boli. Nie wiem, czym to zasłonić tutaj, żeby ładnie wyglądało. Czekajcie, może damy tu... mam pomysł, damy dobra, coś tylko takiego. Nie wiem, gdzie jest to stanowisko, zrobię, ale gdzieś tutaj może, o. Stanowisko? Co to znaczy stanowisko? No komputerowe, no mówiłem ci, do nagrywania. Aha, nie, bo ja zamyślony jestem, wiesz? A na czym tak rozmyślasz, słuchaj? Nad umeblowaniem mojej bazy, bo jeszcze w sumie dużo nie mam zrobione. A, no rozumiem, dobra, no to już ma pomóc ci coś? No jak chcesz, to możesz przyjść, nie, tu ogólnie. Dobra, to już tylko skończę budowanie i do ciebie lecę. No i możesz mi pomóc, elegancko, nie? Światło mi zgasło, oddawa się. Dobra, ja sobie tutaj dam, w razie, wiecie, światła nie będzie, nie? Bo wywali armata, to prąd nie będzie docierał. Musimy dać sobie właśnie te pochodnie, nie?
I co by tu jeszcze mógł dać? Płotki jakieś? Nie, to bez sensu. Kowadło też mi się raczej nie przyda. Damy sianko, damy słomkę. Tu jakiś dywanik możemy dać, prowadzący do łóżka. Damy telewizorek, damy kanapę. Co by tu jeszcze było potrzeba? Nie mam pojęcia. Możecie dać znać, widzowie, co wy, jak wy byście zrobili po prostu ten swoją bazę, nie? Alek, jak tam idziesz? No, już lecę od ciebie. No, lecisz idę do mnie? Ci pomóc. Idę ci pomóc. Gdzie ty jesteś? Ło, co tu się wydarzyło? Co? To tyle tej wody tutaj. Kto cię tak zalał? Zostaw! Zostaw tą wodę! Ej, halo! To ja ci wysuszę. Nie! Zostaw ją! Alek, poważnie, zostaw tą wodę. Na pewno? Zostaw tą wodę, ta woda mnie chroni. A jak ci naleje się do środka? Nie naleje, nie bój się, tylko zamknij mi klapę tam, jak będziesz wchodził. No dobra, dobra, dobra. Jednak jest metalowa klapa. No. Dobra. Jak ci się podoba? No porządna baza, tak, bo tu telewizor miałem wystawić i... Weź mi kanapę, daj tu jakąś. Kanapę, dobra, może być kanapa. Uwaga, tu jest sofa, pyk, czerwona. Dam pod twój kolor, o. Dobra, WC proszę jakieś bardzo, postawimy. Proszę tutaj. WC jakieś postawimy. Ja ci kuchnię zrobię, ty. Co ty na to? Kuchnię? No i jak masz przedmiot, to w tym miejscu sobie kuchnia, dobra? To pan, lodóweczkę ci tutaj dam. O, elegancko. Piecyk. Czekaj, co bym jeszcze potrzebował? Jakiś kibelek. Kibelek, Alek. No kibelek i... to masz w drugiej zakładce z tym krzesełkiem. Dobra, ale jeszcze muszę jakieś stanowisko, stanowisko do nagrywania, tak jak ty, bo wiecie, jak nie będę miał co nagrywać do was, no to będzie problem, nie? O, oczywiście. No, ale ja myślę, że ja już jestem gotowy. Tak, gotowy już jesteś. Patrz, małą kuchnię ci zrobiłem tutaj. Mam nadzieję, ja zrobię sobie podoba. Stolik do jedzenia, ja będę sam to jedno krzesło. Kuchnia jest elegancka. O, telewizorek no jest. No i wszystko mamy, panie. Co tu chcieć więcej? To skoro ja już widzę... A bo czekaj, bo tu jeszcze szafeczkę musisz... O, pod telewizorem, o. Dobra, Alek, to słuchaj, dam ci teraz takie rzeczy, poczekaj chwilkę i będziesz atakował i swoją bazę, i moją, i ja ci będę, będę z tobą pomagał ci, czekaj, gdzie... Dobra, TFG, dobra. Ale TFG to później, to później. Okay. Będziesz tymi armatami strzelał, dobra? Dobra, mi pasuje, na przykład pasuje 4 mi. Strzały w twoją bazę i 4 w moją, dobra? No okej, okay. To chodź no to na górę, wychodzimy i zaczynamy, nie? A jeszcze pokażę, jak wygląda moja w środku. A właśnie, idziemy do Alka bazy, zapomniałem. Czekaj, czekaj, ja tu zasłonię tylko. Dobra, gdzie ty masz Alek bazę tutaj, swoją? Tutaj, tu, proszę, patrz, klapy są, proszę. Dobra, bardzo, dobra, no to wchodzimy na dół. Ej, nie zamykaj mi. Chcę się zamknąć za myślisz, sobą, że myślisz, że ta ziemia ci wytrzyma? No wytrzyma, no słuchaj, to jest twarde, ciśnienie, tak dalej, wiesz, chodzi. No fajna, fajna ta twoja baza, no nie tu mam kuchnię, nie ma stanowisko, sypialnię, sofę, elegancko, łazienka, widzę tutaj superancko, no. No i widzisz, jak ładnie, dobra, to chodź, wylatujemy. Myślisz, Alek, że ona wytrzyma, tak? No pewnie, chłopie, to nie ma nawet innej opcji. Czekaj, jeszcze tutaj tylko zabezpieczę swoją bazę na wszelki wypadek. Czekajcie, bo on ma więcej kamienia, jego baza może być mocniejsza, aczkolwiek nie wiem. Ej, gdzie mi tu do bazy wchodzisz? Odejdź, ja muszę zabezpieczenia chciałem tu. Ci pomóc, dobra. Zabezpieczenia muszę ja tu zrobić. Ja już szykuję rakiety, słuchaj. Dobra, Alek, możesz walić za 3, 2, albo nie, czekaj. Ale co, od razu w twoją? No czemu w moją? No to możesz w moją. Co jest? Ej, co się stało z twoją bazą? Co się wydarzyło? Nie wiem, ale... Ej, to jest coś dziwnego. Co się stało? Ej, czemu mi baza wybuchła? Twoja baza się rozwaliła. I, ale jak? Ja nie wiem. Ej, ale to... Rozwaliło mi kawałek mojej. Bo ja też kawałek rozwaliło. No czekaj, odejdź. Ja nie wiem, co się wydarzyło. Miałeś słabą bazę najwidoczniej. No ale słyszałem nic nie kładłem z TNT, że dobra, to Alek, no chodź, musimy zobaczyć armaty. Dawaj w moją walkę. Ale w co ja teraz mam strzelać, jak no moja swoją baza jest rozwalona? Swoją bazę musisz strzelać. W moją? Ale ona w tak jest rozwalona. No dobra, dawaj, wal. No to czekaj, raz, dwa, trzy i cztery. No dobra, okej, okay. I teraz w moją. No moja się trzyma, a twoja? No jak, weź się. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej. Okay. Chłopie, nawet nie tknęło mojej bazy, chłopie, ani jeden blok. Czekaj, raz po 8. No, no. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Patrzcie, jaka moja baza jest superancka, elegancka. Nic nie zrobiłem, teraz 8 w twoją. Dawaj. Okej, okay. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. O!
Ale... O, ej, nie przebiło się jeszcze. Prawie przetrwała. Dobra, to teraz po 20. Po 20? No, dawaj moją. Dobra. O, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, na dwa, na trzy, na cztery, na pięć, na sześć, na siedem, na osiem, na... Dziewięć na dwa. Ej, dobra, moja baza żyje, jakby nie było. Tak, żyje. Przetrwała? Elegancko, patrz, 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 chodź tutaj. Patrz. Ej, dobra, trochę masz jedną dziurę, ale jest git. No tak, no przecież telewizor mogę postawić gdzieś indziej obok, a tu zamurować. No, telewizor zawsze na przenieść. Ale nie wiem, czemu ta woda nie wytrzymała, no ale dobra, to teraz swoją bazę, tak? 20? 20? Czy 10 strzelałeś? 20. 20. No dawaj 20 sztuk, swoją bazę. No, na pewno? No, no tak, no słuchaj, no sprawdzamy, nie? No dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, na trzy, na cztery, na pięć, na sześć, na siedem, na osiem, na dziewięć, na dwa. Ale obawiam się, że z twojej bazy no dużo nie zostało, nie? Aczkolwiek dobra, na kibelek można usiąść. Ważne, że mam cię zrobić wiadomo co i że mam cię gotować. To jest najważniejsze, słuchaj, kuchnia przetrwała. Ale no ewidentnie muszę stwierdzić, że twoja baza no jest słabsza od mojej. Moja wytrwała, nie wiem w jaki sposób przebiło tą wodę i te armaty dały radę rozwalić tutaj. No dziwię się, ale słuchajcie, większość mojej bazy, zobaczcie, została nienaruszona. Jest superancka, tu dwa bloki brakują, no ale to nic. I tu ścianę wystarczy postawić i będzie jak nowa. No i superancko, mam gdzie spać, mam gdzie czytać książki, mam biureczko, mam tutaj kuchnię. Wszystko jest, Alek! Słuchaj! Ej, poczekaj, poczekaj, ja chcę tylko coś powiedzieć. Ale co ty odbudowujesz? No to nie fair, no co ty robisz? Poczekaj, u mnie też w sumie wystarczy, patrz, chodź tutaj, zaprowadzę cię, gdzie ty jesteś? No wejście. Nie rozwalaj mi tam. No i co? No muszę wejść. Kuchnia? Patrz, patrz, patrz. Kuchnia mi została, kuchnia mi wystarczy, słuchaj. Ja nie potrzebuję niczego więcej, ważne, że kuchnia jest. No i mam basę, wytrzymała. Ale słuchaj, Alek! Patrząc na to w sposób, która baza bardziej wytrzymała, no to moja jest dużo bezpieczniejsza, więc widzowie, zapraszam, jakby się coś działo kiedyś w Minecrafcie, to zapraszam do mnie do bazy, bo u Alka to widzicie, jak się kończy, nie? Dobra. Jakby ktoś był głodny, to do mnie. Widzowie, jednoznacznie stwierdzam, że to ja wygrałem, chociaż wiecie co, wasze zdanie jest ważniejsze. Napiszcie waszym zdaniem, kto wygrał, a ja się z wami już będę żegnał. Pamiętajcie, że odcinki są codziennie. Trzymajcie się, do jutra, strzałeczka, na razie, hej!